Witamy dzisiaj mieszkańców Sieradza, jak dobrze wejść w nowy dzień. Wie pani, to różnie bywa. Choćby się chciało nieraz dobrze wejść, to się nie udaje. Nie wiem, po prostu. Każdy ma swoje sposoby na to. A może jakiś ruch, nie wiem, ćwiczenia fizyczne od rana stosuje pani? Pewnie tak, ale z tymi ćwiczeniami to różnie to bywa, bo nie zawsze człowiekowi się chce, chociaż powinno się. Tak, ma pani rację, ruch jest wskazany, jest. A może jakieś dobre śniadanie, nie wiem, kawa? Kawa niektórym też pomaga, mnie na przykład książka albo modlitwa, no nie wiem, co kto lubi, co kto potrzebuje, czy ja wiem, kontakt z jakąś bliższą osobą, z koleżankami, wypad gdzieś na kawę, no nie wiem. Nie wiem. Dobrze. Ale lepiej to jakby było słoneczko, to zawsze pomaga. No. Może trzeba być wyspanym, aha, na pewno wypoczętym, to jest na pewno. No i no nie wiem, no bez stresu. A może jakieś dobre śniadanie? No też dobrze wpływa ta kawa. Ja sobie kupiłam rowerek, taki do gimnastyki, bo mam złamaną nogę. No to rano wstaję z łóżka, kilka razy sobie pojeżdżę, humor mi się poprawia, no potem ścielę łóżko, bo to też jest gimnastyka, no i proszę bardzo, zamiast kawy mam i takie normalne gimnastyki, mam gimnastykę, humor mi się poprawia. Świetnie. A może jakieś śniadanko specjalne pani je? Nie. Normalne śniadanka, ja jestem w takim wieku, gdzie trzeba diety przestrzegać, więc już jem takie lekkostrawne jedzonka, żeby tak się nie narobić. Tak szybko sobie przygotować. No przy okazji potem sobie poczytam coś tam, no gazety kupuję najprzeróżniejsze, książki czytam, bo ja jestem z zawodu humanistką, no więc to mnie interesuje, no i czas mi płynie na spokojnie. Dobrą kawę wypić. Może jakiś ruch? Zażywa pan ruchu? No ruch tak, no oczywiście. No, dla mnie ruch to działka jest. Jak jadę sobie na działeczkę i sobie jadę, to najlepszy ruch.